Dobry wieczór, Katarzyna Skrzyszowska. Minęła godzina 18.30. Zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego, a w nim między innymi. To przeszło tak szybciutko, że myśmy uciekały bez niczego. O. Lista niekończących się problemów. Dowiedziałam się od rodziny, która się opiekuje tą kapliczką, że figurka została skradziona. Oburzenie i bezradność mieszkańców gminy. Bardzo się cieszymy, że tutaj nas takie klauny zabawne odwiedziły. Szczęście malowane uśmiechem. Akcja Fundacji Dr. Clown. Żyją pod namiotami. Mieszkańcy gminy Lewin Brzeski nadal czekają na lokum. Niektórzy trafili do znajomych i rodziny, ale są i tacy, którzy muszą radzić sobie sami. Kamila Korzeniowska. Opolszczyzna wciąż zmaga się ze skutkami powodzi. Zmaga się m.in. też gmina Lewin Brzeski. Taka najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w miejscowości Wronów. To taka niewielka wieś licząca około 150 osób. Tutaj woda nie miała litości. Jak zaraz Państwo zobaczą, tam w oddali płynie rzeka Nysa-Kłodzka. Około 100-200 metrów, która właśnie doprowadziła do tej tragedii. Woda tutaj momentami sięgała nawet 2 metrów. Praktycznie wszyscy mieszkańcy stracili dach nad głową, nie mają się gdzie podziać. Obecnie mieszkają czy to u rodziny, czy w mieszkaniach zastępczych, hotelach. A niektórzy, jak mogą Państwo teraz zobaczyć, wybrali nocowanie w namiocie i proszę mi wierzyć, że ten widok naprawdę chwyta za serce, bo wszyscy wiemy, jaka jest pogoda, jak jest zimno, zwłaszcza nocą i o poranku. Ci mieszkańcy, którzy przebywają, którzy nocują w namiotach, nie chcieli wystąpić przed kamerą, ale my z nimi porozmawialiśmy i pytaliśmy, jak sobie radzą. No oni przyznają, że jest zimno. Starają się dogrzewać momentami farelką, no ale czekają na te kontenery tymczasowe. Te kontenery tymczasowe, one mają się tutaj pojawić w gminie Lewin Brzeski, jak zapewnił burmistrz Artur Kotara. Jeszcze nie wiadomo, kiedy przyjadą, ale jedno jest pewne, że na pewno tutaj się pojawią i one będą przeznaczone dla tych mieszkańców, którzy stracili dach nad głową. To będzie takie tymczasowe lokum, które pozwoli zapewnić godne warunki życia, zanim zostaną podjęte kroki w celu odbudowy domów i mieszkań. Ta odbudowa też może troszkę potrwać, w zależności od zniszczeń. Są tu domy, które ucierpiały mniej, bardziej. Są też takie domy, które będą wymagały całkowitej odbudowy, więc to może potrwać nawet do przyszłego roku. Jeśli chodzi o straty tutaj w samej gminie Lewin Brzeski, to około 190 milionów złotych. Tutaj zalicza się taka infrastruktura gminy, jak szkoły, boiska, place zabaw czy kąpielisko. W tej liczbie nie uwzględniono strat, jakie ponieśli mieszkańcy, nie uwzględniono również strat, jakie ponieśli przedsiębiorcy, którzy mają tutaj swoje firmy na terenie gminy Lewin Brzeski, ale jedno jest pewne. Ta pomoc jest tutaj potrzebna i bez pomocy rządu z pewnością się nie obejdzie. Ich też powódź nie oszczędziła, a w wielu miejscach wciąż trwa walka o powrót do normalnego życia. Gmina Branice zmaga się nie tylko z problemem zalanych domostw, ale i zerwanych mostów, które dla wielu mieszkańców były drogą dojazdową do pracy w Czechach. To przeszło tak szybciutko, że myśmy uciekały bez niczego. W 1997 było podobnie, ale ta była bardziej agresywna. Czyli było gorzej niż wtedy? Tak. Choć wydawać by się mogło, że powódź stulecia z 1997 roku prędko się nie powtórzy, to do Boboluszek pod Branicami żywioł powrócił z jeszcze większą siłą po mniej niż 30 latach. Miejscowość przy granicy z Czechami padła ofiarą spokojnej na co dzień rzeki Opawy. W części domów woda przekroczyła metr wysokości. Ile pani zajmie odbudowa tego domu tutaj na dole? No wie pan, po pierwsze nie tak szybko, bo te ściany muszą wyschnąć. Nie wiem. No właśnie, a osuszacze skąd pani właściwie zdobyła? Bo wiemy, że jest ich ciągle za mało, prawda? Suszarki to jest tak. Jedną przywiózł mi pan wójt z Branic. Później te drugie to przywiozła mi wnuczka. Szczęście w nieszczęściu w przypadku pani Janiny jest takie, że działa u niej ogrzewanie. Nie wszędzie tak jest. Mamy ogrzewanie, rok czasu, piec na gwarancji. Nie możemy się doczekać serwisu. Jest tragedia. Starsza osoba, 93 lata w domu. Dwoje małych dzieci, wnuków. No, coś okropnego. Czyli macie zimno cały? Zimno. Zimno, wilgotno i bezradni.
Ale zimno to nie jedyny problem Boboluszek i gminy Branice. Wielu mieszkańców pracuje bowiem w Czechach, a mosty dojazdowe, poza jednym, częściowo przejezdnym w samej miejscowości, są zniszczone. Nasz syn mieszka w okolicach Opawy i my na chwilę obecną musimy do niego dojeżdżać przez przejście graniczne w Pilszczu, gdzie to daje nam ponad 50 km. Pozostałe trzy mosty ze względu na zniszczenia po stronie polskiej nie nadają się do przejazdu. A dodatkowo skomplikowana struktura właścicielska, dlatego że to są mosty graniczne tylko i wyłącznie w bieżącym utrzymaniu strony czeskiej, natomiast mówimy o gruntownych remontach albo budowie nowego mostu. A na te działania przyjdzie długo i nikt dziś nie wie ile czekać. Wiadomo natomiast, czego potrzeba obecnie najbardziej. Bardzo byśmy chcieli, szczególnie firm, które zajmują się produkcją materiałów budowlanych bądź handlem, hurtowni, czy też firm produkujących piece centralnego ogrzewania, kotły. No to jest chyba newralgiczna potrzeba. Trwa walka z czasem, bo ściany budynków, jak podkreśla wójt, muszą zostać wysuszone przed nadejściem zimy. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Choć niektóre z nich stoją tu od ponad 100 lat, to żaden mieszkaniec gminy nie przypomina sobie podobnego incydentu. Z przydrożnych krzyży i kapliczek w gminie Reńska Wieś giną figurki Matki Boskiej. Sprawą zajęła się już policja. O szczegółach Jakub Słupecki. Choć grasuje od połowy wakacji, to nadal pozostaje nieuchwytny. Kolekcjoner figurek, jak określają go mieszkańcy, po raz kolejny dopuścił się kradzieży. Tym razem jego łupem padła figurka Matki Boskiej w Urbanowicach. Dowiedziałam się od rodziny, która się opiekuje tą kapliczką, że figurka została skradziona. Prawdopodobnie z niedzieli na poniedziałek. Figurka była nowa, zakupiona niedawno. I prosimy osobę, która ją skradła, o oddanie w to samo miejsce, gdzie stała. Mieszkańcy nie kryją oburzenia oraz bezradności. Brak monitoringu oraz położenie przydrożnych kapliczek znacząco ułatwia pracę złodziejowi. Co czuję, no jest takie, jakby powiedzieć, no smutek. I jakiś musi mieć chory pod sufitem. Jakiś kolekcjoner, co kolekcjonuje jakieś stare zabytki. Bo to były, ta kapliczka była ponad 100 lat. Oczywiście, no ale figurka była świeża. No tak, figurka była świeża, nie świeża, ale on takie figurki zbiera. Kradzież w Urbanowicach to jedna z wielu podobnych sytuacji w regionie. Poprzednim razem łupem złodzieja padła figurka z kapliczki w Pokrzywnicy. Dosłownie kilka lat temu, ta figurka została też zniszczona przez kogoś, została wyrzucona w pole i wtedy ta pani, która tam się zajmuje tą kapliczką, tam odnawia ją, maluje, wzięła ją i odnowiła i postawiła. A teraz doszło znowu do takiej sytuacji, że zniknęła całkiem. Mieszkańcy proszą o pomoc w odzyskaniu figurek. Każda osoba, która może mieć jakiekolwiek informacje, proszona jest o kontakt z policją. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. W Kurierze Opolskim zmieniamy tematykę. Od początku miesiąca w stolicy regionu trwają 21 dni kultury niemieckiej na Śląsku Opolskim. Za niespełna pół godziny w Filharmonii Opolskiej nastąpi ich uroczysta inauguracja. Artyści uraczą publiczność dźwiękami muzyki klasycznej. W programie znajdą się utwory autorstwa m.in. Wagnera oraz Brahmsa. Na scenie wystąpi także skrzypaczka Karolina Podorska, która wraz z resztą orkiestry znajdzie się pod batutą Niklasa Hoffmana. Przez cały październik nie zabraknie również różnych warsztatów, gier terenowych czy wystaw. Ta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przybliża twórczość Michaela Endego. Inna wystawa w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce ukazuje sztukę, architekturę i literaturę Śląska wraz ze szlakami edukacyjnymi łączącymi go z Padwą i resztą Europy. Z kolei w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej można zobaczyć dawne księgozbiory pochodzące sprzed 1944 roku. O Dniach Kultury Niemieckiej już teraz więcej. Naszym gościem jest pan Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Witam serdecznie, panie Rafał. Witam, dobry wieczór, guten Abend. Jak Maciej Wójtowicz wspomniał przed chwilą w swoim materiale, już za moment uroczysta inauguracja 21 Dni Kultury Niemieckiej, czyli wyjątkowy koncert w Filharmonii Opolskiej. Ja się domyślam, że pan się spieszy, nie będziemy zatrzymywać, ale ten koncert to tylko preludium do tego, co czeka nas w październiku, prawda?
Dokładnie. Właściwie rozpoczynamy coś, co już się zaczęło, dlatego że my tradycyjnie staramy się wypełnić cały miesiąc październik i tak też było w tym roku, że pierwsze otwarcie wystaw, pierwsze wystawy w ramach Dni Kultury Niemieckiej w województwie opolskim były otwierane 1 października. Niemniej jednak już taką tradycją się stało, dobrą tradycją, że od wielu, wielu lat jest ten element, no jakby nie było w naszej stolicy kultury, czyli Filharmonii, gdzie możemy mieć tą ucztę duchową, a jednocześnie naprawdę w taki no, bardzo godny sposób odnotować fakt Dni Kultury Niemieckich w województwie opolskim. Ale dziś odbyło się również jeszcze jedno ważne, interesujące wydarzenie, mam na myśli debatę. Debatę na jaki temat? Debatę na temat wpływu czy roli mniejszości, jeżeli chodzi o kształtowanie demokracji w Polsce, to rzeczywiście ja się zawsze cieszę, jeżeli dochodzą do naszych Dni Kultury też nowi partnerzy. Wprawdzie samo Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej może zupełnie nowym partnerem nie jest, chociaż funkcjonuje od niewielu lat, to fakt, że również Uniwersytet Opolski, Wydział Politologii wziął udział w tej debacie jako partner tego przedsięwzięcia, bardzo mnie ucieszył. Jak również fakt, że trochę poszerzyliśmy zakres, znaczy dyskutowaliśmy czy dyskutowano podczas tej debaty, bo ja akurat byłem obserwatorem i gościem, na temat w ogóle, jakie wpływ mają mniejszości żyjące w Polsce, czy mają wpływ na kształtowanie demokracji w kraju. Ta debata zarówno ekspertów, jak i samych przedstawicieli mniejszości. No i wykazano jak gdyby, że to właśnie częstokroć miernikiem demokracji każdego państwa są właśnie podejście do mniejszości. Panie Rafale, a jakie znaczenie ma organizacja Dni Kultury Niemieckiej? To już 21. edycja. One ma ogromne znaczenie. To też dzisiaj trochę wybrzmiało podczas debaty, że w sytuacji, kiedy w Polsce nie mamy instytucji kultury mniejszościowych, ważne jest, że inne podmioty podejmują tą tematykę. Tutaj u nas się udało, ja się bardzo cieszę, że to już po raz 21, że nie tylko organizacje mniejszości, ale również instytucje kultury, wojewódzkie instytucje kultury, ale również regionalne, bo jedną z imprez odbywa się choćby w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskim, że włączają się w te dni i w ten sposób wspierają tą ideę, która nie ma szans przetrwać tylko i wyłącznie na barkach społeczników. To jest niezmiernie istotne, żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli cieszymy się wielokulturowością i uważamy ją jako zaletę, jako wartość tego regionu, to nie możemy ją zostawić na dłuższą metę tylko społecznikom, bo wtedy oni sobie mogą nie poradzić, czy na pewno sobie nie poradzą. Dlatego tak istotne jest to, że tutaj mamy to włączanie się tych instytucji i też istotne jest to, że jest to odnotowywane również przez media, również przez państwa, za co bardzo dziękuję. Wystawy, spotkania, koncerty, debaty i to nie tylko w Opolu. Gdzie jeszcze? I to nie tylko w Opolu. Rzeczywiście mamy również wydarzenia, które odbywają się choćby w Farskiej Stodole w Biedrzychowicach, już wspomniane Strzelce Opolskie. Są inne wydarzenia, które są rozlokowane po tych instytucjach wojewódzkich, o których już wspominałem, jak choćby Wojewódzka Biblioteka Publiczna, również Muzeum Diecezjalne w Opolu, więc tych miejsc, również Teatr Lalki i Aktora. Tutaj bardzo się cieszę, że po raz kolejny udało nam się nawiązać tą współpracę z Teatrem z Koblencji, z Teatrem Lalek, który przyjedzie i tym razem będzie to Rotkäppchen. W zeszłym roku cieszyło się to bardzo dużą popularnością, bardzo dużym zainteresowaniem, więc cieszę się, że również te inicjatywy udaje się poszerzać, łącząc też nowych, włączając nowych partnerów. Dla kogo te wszystkie wydarzenia są organizowane? Czy głównie dla przedstawicieli mniejszości niemieckiej, czy dla Polaków również? Dla wszystkich zainteresowanych. Znaczy my już od wielu lat jak gdyby kontynuujemy myśl, która też jest zapisana w dokumentach europejskich Rady Europy, gdzie mówi się o tym, że to, co dzieje się dla mniejszości na terenie zamieszkiwanym przez daną mniejszość, nie ma być tylko dla mniejszości. To ma być dla wszystkich zainteresowanych. Tak powinno być z językiem mniejszości, tak też powinno być z kulturą, z dziedzictwem mniejszości i tak też z dniami kultury niemieckiej, że tutaj nie ma ograniczeń, nikt nikomu nie sprawdza przy wejściu na daną imprezę, skąd jest, kim się czuje. To ma być kontakt z tą kulturą, który jest możliwy szczególnie w naszym województwie opolskim. I myślę, że to jest ogromna wartość tego regionu, z której powinniśmy być dumni, włączając się po prostu również w te dni. A zachęcamy do uczestnictwa w tych wszystkich wydarzeniach w ramach 21. Dni Kultury Niemieckiej. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Dziękuję również i zapraszamy serdecznie. A już teraz, drodzy Państwo, zmieniamy temat. Zwierzęta są najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą organizmów na Ziemi. Dotychczas opisano około 1 miliona ich gatunków. Wszystkie mają dzisiaj swoje święto.
Pani Ania od lat prowadzi stadninę koni i wie, że jej pasja to także wieloletni obowiązek. Dla niej Światowy Dzień Zwierząt to czas na refleksję nad stosunkiem do czworonożnych, skrzydlatych i pełzających współtowarzyszy. Konie są moją wielką pasją. Od 20 lat się nimi zajmuję. W tym roku 20 lat mija. Furcia ma 23 lata, ale przyszła do mnie w 2010 roku. Natomiast mój koń, który był ze mną najdłużej, Marka, była ze mną 18 lat i odeszła w tamtym roku, miała 28 lat. To jest długoterminowe zajęcie. Ktoś, kto chce się związać z końmi, musi pamiętać o tym, że to nie jest tak tylko na zachciankę. Pani Dorota codziennie zajmuje się zwierzętami, które potrzebują nowego domu. Proces adopcji w takich miejscach to nie tylko formalność, ale przede wszystkim odpowiedzialność, której każdy przyszły opiekun musi być świadomy. To zwierzę musi wychodzić na spacery, to zwierzę musi jeść, ale jeść musi dobre rzeczy. Nie może jeść karmy takiej typowo marketowej, bo ta karma nie służy za bardzo. Często też wymaga badań kontrolnych. Często też te koszty są wtedy bardzo ogromne, dlatego zanim zadecydujemy o tym, że chcemy adoptować zwierzę, musimy naprawdę usiąść z całą rodziną i pomyśleć, czy damy radę. Posiadanie zwierząt to odpowiedzialność, zaznaczają prawnicy. W Polsce funkcjonuje ustawa o prawach zwierząt, jednak eksperci zauważają problemy. Część z nich mogłaby zostać rozwiązana w drodze pilnej ingerencji ustawodawcy. Mowa tu przede wszystkim o tzw. pseudohodowlach, które w dalszym ciągu funkcjonują, czy też hodowli zwierząt na futra. Tutaj zostały przewidziane przede wszystkim regulacje, natomiast im wcześniej dany hodowca zakończy tę działalność, tym na wyższe odszkodowanie ze strony państwa może liczyć. Sama ustawa to nie wszystko. Aby zapewnić zwierzętom realną ochronę, należy zwiększyć świadomość społeczną i zdecydowanie reagować na akty przemocy oraz zaniedbania, zaznaczają eksperci. Dzień Uśmiechu to radosne święto, obchodzimy zawsze w pierwszy piątek października. W Opolu z tej okazji można było wsiąść do wesołego autobusu, gdzie dzięki Fundacji Dr. Clown można było dostać receptę na uśmiech. Zwieńczeniem akcji była wizyta wolontariuszy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, by podarować uśmiech najmłodszym pacjentom. Izabela Zapisek. Dziś Fundacja Dr. Clown w całej Polsce świętuje Światowy Dzień Uśmiechu. Z tej okazji w Opolu z przystanku Technologiczna Centrum Handlowe wyruszył autobus linii numer 18, w którym wolontariusze zarażali pasażerów uśmiechem. W 12 miastach ruszamy autobusami i tramwajami po to, żeby mieszkańców Opola u nas zarażać tym uśmiechem, żeby ich trochę tak inicjować do tego, żeby oni podawali ten uśmiech dalej. Na wsiadających do autobusu czekała recepta na uśmiech, bo jak się okazuje, można go brać bez ograniczeń i bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Do realizacji recepty pasażerów nie trzeba było długo namawiać. Może pani przedawkować, bo to jest recepta na uśmiech. Super, dzięki. Po raz pierwszy w życiu mam taką. Spodziewała się pani, że wsiądzie pani dzisiaj do takiego autobusu? Nie. Dzisiaj byłam zdziwiona, pierwszy raz. I co, przekaże pani dalej uśmiech? Pewnie, jadę do apteki, mam uśmieszek. Drugim punktem akcji była wizyta wolontariuszy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na Witosa. Odwiedzili oddział chirurgii dziecięcej, aby odwrócić uwagę małych pacjentów od szpitalnej rzeczywistości. Bardzo się cieszymy, że tutaj nas takie klauny zabawne odwiedziły. W takich chwilach, gdy jest operacja, no smutne chwile, przyszły tutaj naszą Zosię rozweselić. Zosia jest bardzo zadowolona z takiej akcji, że tak się fajnie stało, no, także będziemy to na pewno miło wspominać. Według badań śmiech pozwala zredukować ból nawet o 30% i obniżyć poziom stresu o 20%. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. I właśnie tak, z uśmiechem kończymy główny serwis. Zaraz po nim program TVP3 Opole w chmurze oraz Sport Opolski, a następnie prognoza pogody. Na kolejne wydanie Kuriera Opolskiego zapraszamy o 21.30. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.